1 lipca nastąpi wypełnienie słów. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 45 wiersz. Nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. W Łukasza czytamy Ewangelii, 1 rozdział, 20 wiersz. Dokonują się te sprawy, za którymi tęsknisz tak. Wnet wypełnią się te słowa, wierny Bóg je wyrzekł wszak. A ponieważ Pana znasz, ufnie się na Niego zdasz. Dokonują się te sprawy, biedne serce, spocznij już. Ucisz się pod skrzydłem Pana, da odpowiedź, On jest tuż. Gdy nań złożysz troski swe, spełni obietnice cne. Dokonują się te sprawy, w modłach ufnie serce trwaj. Przecież po burzliwym grudniu przyjdzie wreszcie cudny maj. Wiara zmoże zwątpień mgły i odkryje gwiezdne skry. Dokonują się te sprawy, ufaj serce, rzekł to Pan. W nim dla wiary i radości najwspanialszy bodziec dan. Światu blask objawi wraz, jak Pan umiłował nas. Pewien zasłużony mąż Boży powiedział, powinniśmy oczekiwać wypełnienia obietnic danych przez Boga nawet wtedy, gdy zdaje się nam, że wszystkie drogi do ich wypełnienia są zamknięte. Bo ile jest obietnic Bożych, w Nim są tak i w Nim są amen ku chwale Bożej przez nas. Czytamy o tym w drugim liście apostoła Pawła do Koryntian, 1 rozdział, 20 wiersz. Nastąpi wypełnienie słów. Alleluja. Amen.